cześć i czołem, znowu nagrywam filmik dla Was o tej samej treści, bo poprzedni filmik został nagrany bez dźwięku. A ja w nim dziękowałam Wam, że jesteście i że jestem Wam wdzięczna w ogóle bardzo, bardzo mocno. Z tego względu, że już takie zadanie też liczyłam wcześniej, ale nie wzięłam pod uwagę, że ABC mają być trzema kolejnymi wierzchołkami równoległego boku. Zaraz pokażę Wam, dlaczego to ma takie znaczenie. A i w ogóle bardzo dziękuję, że czuwacie, że liczycie ze mną. Powiem Wam, że naprawdę tak mnie przepełnia radość z tego względu, że przede wszystkim śledzicie ze mną i liczycie, że jesteście aktywni w tym i czuwacie i chce Wam się. Super. Bardzo się cieszę. I tak, tu mamy X, tu mamy Y, pozaznaczajmy te punkty. Punkt A to jest 2, 5, czyli tu mam 2, raz, 2, 3. 4, 5, czyli tu jest punkt A. O, współrzędny 2, 5. B to jest 0, 7. Tu mamy B, 0, 7. C to jest minus 4, raz, 2, czyli 4. Tu jest C. I on ma minus 4, 5. I teraz zobaczcie, dlaczego to jest takie ważne, żeby ten nasz równoległy bok, no czekajcie, widzicie, trochę mi zeszło. A, staram się jak najlepiej tu. O. Czy to jest ta prosta przechodząca przez A, tu będzie prosta przechodząca równoległa do tamtej przez punkt C i B. Widzicie? I teraz, gdzie mam jeszcze proste, dwie równoległe, tutaj będą. Ten punkt i... Tu. I to. O, czekajcie, przesadziłam z długością tego dotąd. I na poprzednim filmiku, co ja zrobiłam? Zaznaczyłam tu punkt D. I jak mamy tu punkt C, to te wierzchołki no nie ma bata, nie są po prostu jedni po kolei. Ale też wychodzi równoległy bok. I tam zmieniłam tą treść zadania, że po prostu mamy trzy punkty i ma nam być równoległy bok. Żeby nie było. I zostawiłam to zadanie, żebyście też widzieli, że taka opcja jest. I zapewne byście dostali punkt za tamto rozwiązanie. Dobra, lecimy to rozwiązanie, bo czas nam leci. Pierwsza rzecz, jaką robimy, wyznaczamy prostą, przechodzącą przez punkty AB, bo mamy je podane tak naprawdę i to będzie nam łatwo wyliczyć. Punkt A to jest 2, 5, punkt B 0, 7. Nasza prosta tutaj ma równanie Y równa się AX plus B, tak? Bo to jest prosta linia. Więc podstawiam nasz punkt 2, tu mam X, tu mam Y, tu mam X, tu mam Y i podstawiam. Więc 5 równa się 2A plus B. 7 równa się 0 razy A plus B. Pyk, pyk, wąsik. Mamy układ równy. Czyli 5 równa się... A, czekajcie, tu mam 0 razy A jest 0, czyli 0 plus B jest B, więc wyszło mi już tutaj, że B to jest 7. 5 równa się 2A plus 7. 7 przerzucam na drugą stronę, więc mam 5 minus 7 równa się 2A. B równa się 7, minus 2 równa się 2a, b jest 7, dzielimy przez 2, więc otrzymuję minus 1 równa się a, b równa się 7. Czyli ta moja prosta ma postać. Y równa się minus x plus 7. Zaznaczymy ją sobie na koloret jakiś, żeby było ją dobrze widać. Tak. To jest to. A, jeszcze tutaj weźmiemy. To jest ta zielona. OK? Ona przechodzi przez punkty A i B. Czyli mamy już pierwszą rzecz zrobioną. Teraz druga. Będę tutaj tak trochę ciasno pisać, ale widzicie, że mam ograniczoną przestrzeń. Druga rzecz, jaką zrobię, to jest prosta,
przechodząca przez punkt C i B. C i B. Już zaraz powiem Wam do końca, dlaczego tak robię to wszystko, bo się zastanawiacie, o co mi w tym zadaniu chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej. B, co mi się to do tego kręciło? B to jest 0,7 i moja prosta nadal wygląda y równa się ax plus b. Chodzi o to, że jak będę mieć tą prostą wyliczoną, to obliczę sobie prostą przechodzącą przez cd, bo ona jest równoległa do tej ab. Prosta DA jest równoległa do CB. Jak będę miała tą prostą i tą policzoną, to zrobię układ równej i punkty, które mi wyjdą z tego układu równej, to będzie moje rozwiązanie. Ale się nagadałam. Dobra. I zaraz Wam pokażę. Czyli jest tak. 5 równa się minus 4A plus B. 7 równa się 0 razy A plus B, więc 7 równa się B. 5 równa się minus 4a plus 7. Zaraz będę pisać wąsy wszędzie. B minus 7 równa się minus 4a. Tu jest wąs, tu jest wąs. Tu dalej lecimy. Czyli b równa się 7. Minus 2 równa się minus 4a. Dzielimy przez minus 4, by obliczyć a. Więc b równa się 7. A równa się minus 2 przez minus 4, czyli b równa się 7, a równa się 1 druga. Więc ta moja prosta ma równanie y równa się 1 druga x plus 7. Ta siódemka stąd, 1 druga stąd. I dobra, zaznaczmy sobie tą prostą. To będzie nasza różowa. To jest nasza prosta różowa. Tak wychodzi przez C i B. To był punkt numer 2. Teraz punkt numer 3. Czyli trójeczka. Liczymy prostą równoległą do prostej przechodzącej przez. Czekajcie, bo skrót myślowy zrobiłam. Prosta równoległa do prostej AB i przechodzi przez C. Co takie proste równoległe mają? Mają taki sam współczynnik kierunkowy, czyli A równa się minus 1. Dlaczego? Bo tutaj. A one są równoległe do prostej AB, czyli do tej prostej zielonej. A tą naszą prostą, jaki kolor pomarańczowy nie będzie. To będzie to. A czekajcie, bo bardzo brzydko zrobiłam. Cię badam, badam. I pyk. Mamy. Tą prostą teraz wyliczę. Więc ona za. O, czekajcie, coś. Ona ma zawsze równanie y równa się ax plus b. A już mamy, więc mam y równa się minus 1 razy x plus b. Wiemy, że ona przechodzi przez punkt c, czyli przez minus 4, 5. Podstawiam ten punkt, bo tu mam x plus y. Więc jest 5 równa się minus 1 razy minus 4 plus b. Czyli 5 równa się 4 plus b. Czyli 5 minus 4 równa się b. 1 równa się b. Czyli ta prosta pomarańczowa ma równanie takie. Y równa się minus x plus 1. To jest to. O. To jest ta prosta. Było widać. Widzicie, to jest ta prosta. I teraz nam została jeszcze jedna prosta. To weźmy ją, zróbmy na żółto. I to jest nasz punkt numer 4. Punkt numer 4 mówi nam o tym,
że wyznaczamy prostą równoległą do prostej przechodzącą przez punkt CB i przez punkt jaki? No przez żółty punkt A. 2, 5. Więc Y równa się AX plus B. Moje A musi być takie samo jak tej prostej CB, czyli 1 druga. Weźmiemy różowy, zaznaczymy to. To jest ten punkt. Zaraz napiszemy ten 1 druga. 1 druga. Tak, bo on jest taki sam jak to, bo są równoległe. Jeszcze raz tak chciałam dla upewnienia, że słyszeliście. Y równa się 1 druga x plus b. Korzystamy z tego, że ten punkt A należy do tej prostej. Podstawiamy 5 równa się 1 druga razy 2 plus b. 1, 1, czyli 5 równa się 1 plus b. 5 minus 1 równa się b, czyli 4 równa się b. Czyli ta prosta wygląda tak. Y równa się 1 druga x plus 4. I to była nasza prosta żółta. Prosta. I został nam już ostatni punkt, numer 5. Czyli liczymy punkt D. Punkt D liczymy z podstawiając te nasze dwie proste, czyli żółtą y równa się 1 druga x plus 4 i pomarańczową y równa się minus x plus 1. To jest ta żółta przypisana. To jest ta nasza prosta pomarańczowa, tak? Widzicie, one się przecinają i ten nasz punkt D, to jest na czerwony, tu jest. To jest ten nasz punkt D, on jest na przecięciu tych dwóch prostych tu o. D to jest ten czerwony. To odejmijmy stronami, czyli y minus y równa się 1 druga x minus minus x plus 4 minus 1. Więc otrzymuję 0 równa się 1 druga x plus 3. To przerzucam na drugą stronę, więc otrzymuję minus 3 równa się pół plus 1 to jest 3 drugie x, mnożymy przez 2 trzecie, czyli minus 3 razy 2 trzecie, pyk, pyk, równa się x, czyli x równa się minus 2. Potrzebujemy wyliczyć y jeszcze, podstawmy tutaj, gdzie mam y równa się minus, minus 2 plus 1 równa się 2 plus 1, czyli 3. Więc mój punkt D ma współrzędne minus 2, 3. Tu jest moja odpowiedź i to jest minus 2. To minus 2 to jest 100, a 3 jest 100. Jak macie jakiekolwiek pytania, pytajcie.